Narada przed akcją. Śledczy są w tym wypadku zdani na informacje otrzymane z kręgów przestępczych. Nie chcą być rozpoznani. W jednym z magazynów na terenie przemysłowym policja znalazła 50 tysięcy litrów kwasu mrówkowego, bazy do produkcji syntetycznego narkotyku. Rob DeFry, chemik pracujący dla policji, nie ma żadnych wątpliwości. W tym magazynie przygotowywano produkcję na wielką skalę. Zakup tej ilości chemikaliów kosztuje około 200 tysięcy, a w kręgach przestępczych około 2 milionów euro. Wartość wyprodukowanej w nich amfetaminy sięga 50-60 milionów euro. Dawka jest największym problemem. To naprawdę niebezpieczna substancja, dlatego nawet handlarze narkotykami pozwalają narkomanom najpierw na ich wypróbowanie. Charles też był kiedyś narkomanem. Dziś pracuje na państwowym etacie. Chodzi o to, by mieć rynek pod kontrolą, żeby na czas ostrzegać konsumentów i wyjątkowo niebezpieczne pigułki wycofać z obiegu, ale często jego przestrogi są ignorowane. Kiedy raz przeżyje się ekstazę, to miesiąc później ta sama dawka już nie ma tego samego działania. Co robi konsument w takim wypadku? Sięga po większą dawkę. Jest pełen energii i ma fantastyczne odloty. Ale właśnie wskutek przedawkowania mieliśmy w ubiegłym roku aż 7 wypadków śmiertelnych. W Tilburgu, w garażu, na jednym z osiedli, policja oprócz marihuany znalazła przenośne laboratorium do produkcji syntetycznych narkotyków. To niebezpieczna zabawka także dla samych producentów pigułek w przypadku złej wentylacji lub pożaru. Nie tylko przestępcy narażeni są na niebezpieczeństwo, ale także mieszkańcy żyjący w pobliżu takich laboratoriów. Obserwujemy wzrastające wpływy kręgów przestępczych w naszym społeczeństwie. Wielkie pieniądze dają przestępcom władzę, której nie zamierzamy tolerować. Nierzadko okazuje się, że sympatyczni sąsiedzi, którzy zakupili właśnie nowy jacht, nie są właścicielami małego, dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, ale zwykłymi przestępcami.